Sponsorem jest porównaj.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najgorszych reżyserów. 10. Jerzy Zalewski, polski reżyser, scenarzysta, producent filmowy, aktor i dziennikarz. Jest autorem wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. Od września 2007 roku prowadzi w TV Puls cykliczny program Pod Prąd. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Fakt, w jego twórczości można znaleźć perełki takie jak Tata Kazika czy Czarne Słońce, ale niestety jest reżyserem jednego z najgorszych polskich filmów historycznych, Historia Roya. I właśnie za ten film trafia na tę listę. 9. Michael Bay. Jego filmy można podsumować tak. A tak serio, ma całą masę strasznego badziewia, ale ma też filmy, które uwielbiam. Bad Boys czy Pain and Gain, no i Armageddon. Dlatego tak niskie miejsce. 8. Łukasz Karwowski. Reżyser, scenarzysta, producent. Urodził się w Toruniu 30 grudnia 1965 roku. Początkowo studiował polonistykę na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w swym rodzinnym mieście. W 1990 roku ukończył wywiad reżyserski w Łodzi, co mu to dało ocenę 2.0 na Filmwebie i wyreżyserował jeden z najgorszych filmów w historii, Katz Wawa. 7. Sam Taylor Johnson. Samantha Taylor urodziła się 4 marca 1967 roku i jest reżyserką słabych filmów. Dziękuję. No dobra, powiem coś więcej. Robi romantyczne badziewia. Ach, jesteś taki zły, no dobra, chodź się ruchać, okej, kocham cię, koniec. Czołowe produkcje Love You More, ocena 6,50, Twarzy Greya, ocena 4, na 10 oczywiście. 6. Antoni Krause, urodzony w 1940 roku, reżyser hitów Czarny Czwartek i Smoleńsk. Filmweb mówi, że film ma ocenę 2,5, ale ciężko mu dać jedynkę. 5. Patryk Wega. Najpierw był Pitbull. Szacun, zapowiadał się jeden z najlepszych polskich reżyserów. Później było ciacho. I tak odszedł w zapomnienie. Po jakimś czasie pojawiły się służby specjalne, które znowu były czymś niezłym i poszło. Pitbulle, botoksy i inne gówna z tymi aktoreczkami i aktorami tak sztywnymi, że film o trzonkach od mioteł byłby bardziej emocjonalny. Pasikowski zdołał po tych latach z Pitbulla wykrzesać ogień i nawet umiejętności aktorskie z Dody, a Vega stwierdził, że stało się to znowu za dobre, więc zaplanował kolejną produkcję. 4. Uwe Boll, czyli facet, który się wziął za ekranizację gier i zrobił m.in. Far Cry'a, który zamiast na Karaibach albo w Afryce był w Kanadzie. Wiecie dlaczego? Bo nikt na to gówno nie chciał mu dać pieniędzy. I co wyszło? Gówno. A to tylko jeden z wielu filmów wspaniałej gwiazdy. 3. Alan Smithy. Pozycja symboliczna, pan Alan prawdopodobnie nie istnieje, a jego nazwiskiem podpisują się twórcy, którzy zrobili coś tak słabego, że nikt nie chce się pod tym podpisać. 2. Ed Wood. Ed Wood urodził się 10 października 1924 roku. Chodzi za jednego z najgorszych reżyserów w historii. Na podstawie jego poczynań powstał film Tima Burtona, Ed Wood. Nakręcił on na przykład film Plan 9 z kosmosu, który opowiada o kosmitach, którzy wskrzeszają wampiry, aby te zabijały ludzi. Są jeszcze mumie i zombie. 1. Tommy Wiseau. Reżyser tak słaby, że aż genialny. Twórca najgorszego filmu na świecie, czyli The Room. Na podstawie jego poczynań również powstał film The Disaster Artist. A warto wspomnieć, że naprawdę nazywa się Piotr Wieczorkiewicz i urodził się w 1955 roku w Poznaniu. I mamy polski wkład w światową kinematografię. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!